Witajcie kochani, w pierwszej kolejności pozdrawiam Numiego. Jest pozdrawiany, gdyż jest patronem kanału Rockday i będzie pozdrawiany. Każdy, kto będzie patronem kanału Rockday, będzie pozdrawiany i będzie otrzymywał bonusy, które są tam określone na Patronite. Od razu chciałbym, zanim przejdę do tematu lekcji, chciałbym powiedzieć, poprosić Was wszystkich o wypełnienie formularza, który jest w opisie na dole. Jest to formularz Google, nie wyciągający od Was maili, ani nie robiący nic niechcący od Was. Gdzie jest pytanie? Ja po prostu chcę sprawdzić, chcę Wam pomóc, znaczy pomóc mi i Wam też w nauce gry na gitarze. Takie przeprowadzam badanie. I tam trzeba odpowiedzieć na pytanie, czy jest coś, co chcesz wiedzieć o grze na gitarze, jeżeli tak, to co? I właściwie tyle. To będzie trwało 10 sekund, naprawdę to nie jest żaden problem. Bardzo serdecznie proszę wszystkich, żeby to wypełnili. I tych, którzy oglądają kanał, każdy odcinek. I tych, którzy subskrybują, tych, którzy nie subskrybują. Tych, którzy są pierwszy raz teraz. I po prostu chcą rozwijać swoje umiejętności, bo to o to chodzi, prawda? O rozwijanie swoich umiejętności. Także o to Was serdecznie zapraszam. Ale teraz mam taki właśnie ten dzisiejszy temat lekcji, czyli struny. Kiedy zmieniać struny? Bo to dużo ludzi też się zastanawia. Kiedy ja mam... kiedy wymieniać te struny, to nie? Bo tak naprawdę teoretycznie przynajmniej jest powiedziane, że struny powinno się wymieniać po... Tam gdzieś czytałem nawet gdzieś jakieś opisy, że po każdym graniu, bo już wtedy struna zmienia swoje właściwości. Oczywiście nikt tego nie robi, ponieważ to byłoby zupełnie bez sensu i byłoby, no nie wiem, nikt nie będzie codziennie zakładał strun, no puknijmy się tutaj, prawda? Natomiast struny tak naprawdę już po kilkudziesięciu godzinach grania, godzinach grania, niekoniecznie o godzinach zawieszenia na gitarze, zamontowaniu. One już też troszeczkę tracą swoje właściwości, ale co rozumiemy pod pojęciem właściwości struny? Pierwsza właściwość to jest taka, że nowa struna, świeża, ma brzmienie bardzo jasne. Czyli na przykład ja nie jestem w stanie pokazać, bo nie mam w tym momencie super nowej i takiej starej struny. Jasne brzmienie, czyli bardzo wyraziste, metaliczne, takie klarowne, czyste. To taką ma struna, takie właściwości ma struna nowa, świeżo założona. I mówię zarówno o strunie wiolinowej, czyli tych cienkich, jak i tych z owigłą, czyli tych basowych, prawda? To oczywiście też tyczy się gitary akustycznej, gitary basowej. W klasycznej jest troszeczkę inaczej, bo struny w gitarze klasycznej troszeczkę brzmią już same od samego początku. Troszeczkę inaczej. Natomiast właśnie to są te właściwości struny. Z drugiej strony to też jest tak, że walorem tych właściwościami, tych dobrymi właściwościami struny jest to, że jak są nowe, to są dość śliskie, to są też mniej chropowate, bo one z czasem się ten utlenia, ta powłoka niklowa, czasem są jakieś takie chropowatości się robią. Niektórzy jeszcze, no właśnie to jak są nowe, to są idealne, prawda, do tego. No i przede wszystkim właśnie to brzmienie, ten atak, ta odpowiedź struny podczas uderzenia, to jest bardzo, bardzo istotne, ale przez co też, jeżeli są nowe, to one fajnie wtedy, jeżeli gramy power chordy, akordy całe, one wszystkie fajnie wybrzmiewają pełnym brzmieniem, pełnym pasmem wybrzmiewają, jeżeli po prostu struny... Jeżeli w struny uderzamy pełnym pasmem, jakby nam odpowiadają i brzmią. Ale teraz właśnie, kiedy wymienić struny? Pierwsza rzecz, jak się urwą. No to jak się urwie struna, to wiadomo, że musimy wymienić. To jest najbardziej, można powiedzieć, kretyńska rzecz, co mogłem powiedzieć. Po prostu jak się urwie, to oczywiście... Chyba, że się urwie w takim miejscu, że możemy go... ją nawinąć, jeżeli nam się urwie gdzieś tu przy kluczu, to wtedy możemy ją spróbować jeszcze raz nawinąć, bo z nią się nic naprawdę nie stało. Ona, owszem, jakieś naprężenia mogły być na całej linii, ale jeżeli pękła gdzieś tutaj, to się nic nie dzieje, po prostu możemy ją spróbować nakręcić. Aczkolwiek, jeżeli pęknie cienka struna, to po prostu ona jest ogólnie długa, więc jeżeli ponawiamy, ona pęknie, to nic z tym nie zrobimy. Co innego ze struną basową, ale zwykle z tego, jak ja zauważyłem, to one nie pękają w takim miejscu dogodnym dla nas, tylko w miejscu gdzieś na przykład tu, albo gdzieś na siodełku, albo gdzieś przy mostku pęka i wtedy jest problem.
Czyli wtedy się zmienia struny. Drugie, jeżeli zardzewieją, to jest bardzo niefajne. Niektóre komplety strun. Czasem jest tak, że nawet jak kupujemy nowy komplet, to czasem jest jakieś takie małe takie, jak pod paznokciem przejdziemy, to jest takie, tak jakby zardzewiały, tak jakby ta owijka nie była, znaczy nie owijka, tylko po prostu ten metal, coś było, w nim brakowało. Ja na przykład zwykle, jeżeli nie jest za dużo takich elementów na strunie, takich skaz, to ja zakładam struny, chyba że pęknie wtedy, bo ja mówię oczywiście o strunach tych cienkich, bo te z owijką nie mają takich skaz, nigdy się przynajmniej mi nie trafiły. Jeżeli natomiast te wiolinowe właśnie mają taką skazę, to ja po prostu zakładam. Jeżeli jest nie za dużo, zakładam i gram, no jak pęknie, to po prostu wymieniam, prawda? Ale zardzewienie struny to jest też troszeczkę coś innego, bo niektórzy ludzie mają tak mocny pot, że po prostu struna bardzo mocno reaguje z potem tego grającego i bardzo szybko pojawia, po prostu rdza i to się nie da też, nie da się zrobić slajdu, nie da się zrobić... Nie da się czegoś takiego zrobić, bo to jest chropowate. Wtedy oczywiście struny zmieniamy. Koniecznie zmieniamy wtedy struny, jeżeli właśnie zardzewieją. Sobie odhaczam, że po prostu jeżeli zardzewieją, to zmieniamy struny. Koniecznie. Bezwzględnie. Krótka wskazówka, żeby nie rdzewiały, to po graniu przeczyszczamy szmateczką. A zrobię w ogóle osobny nawet film, żeby wskazówka. Przeczyszczamy szmateczką każdą strunę i tym Dunlopem przejeżdżamy, namaczamy. Wtedy one po pierwsze nie rdzewieją, bo ściągamy z nich cały brud i smród. Po drugie zachowują dużej właściwości i są śliskie. To jest też bardzo ważne, ale to będzie w osobnym jeszcze filmiku. Kolejne. Jeżeli idziemy nagrywać płytę, jeżeli nagrywamy nawet w studiu domowym, tak jak ja mam, prawda, czy idziemy do studia, to wtedy trzeba zmienić struny. Bardzo mądrze byłoby zmienić struny. I właściwie to tak można powiedzieć, takie założenie jest, nagrywamy płytę, to zmieniamy struny. I to chodzi i basista, i gitarzysta, perkusista naciągi zmienia. Wokalista zmienia gardło, nie, wokalista nie. Ale gitarzyści zmieniają struny, basiści zmieniają struny, perkusiści zmieniają naciągi swoje, jeżeli idziemy nagrywać i będziemy zbierać dźwięk z tego. Bo wtedy, tak jak mówiłem wcześniej, w pierwszym punkcie, że struny są pełnym pasmem, brzmią i są ok. Czwarta rzecz. Gdy uważasz, gdy słyszymy, że matowo i płasko brzmią, to jest bardzo właśnie bardzo ciekawe określenie, bo płasko brzmią matowo. Ja na przykład ja mam na przykład taki też bardzo wyraźny moment, kiedy wiem, że muszę zmienić struny. Jeżeli struna cienka, tak akurat się nic nie dzieje. Jeżeli struna cienka, troszeczkę ma taki przydźwięk. Ja to zauważyłem, że jak zmieniam struny, to później ona już takiego przydźwięku nie ma. Ale to mówię jeszcze co innego, że ma ten przydźwięk, bo matowo i płasko brzmią. Matowo, czyli brzmią tak mało, mało jest tego soczystego dźwięku. Mało jest na przykład, mniej jest niż na początku. Mało jest takiej ostrości w brzmieniu. Ja na przykład jestem zdania tego, że w zasadzie lubię, jak są struny już chwilę mają, już one troszeczkę tak brzmią ciemniej. Wtedy oczywiście też inaczej ustawiamy troszeczkę equalizer. Jeżeli mamy na przykład świeże struny, troszeczkę inaczej możemy ten equalizer ustawić. Nawet to nie też chodzi o to, że equalizer wyeliminuje nam zupełnie, damy mniej trebli, o, brzmią jak stare struny. Nie, one będzie słychać na ucho, że one brzmią zarąbiście, bardzo metalicznie i bardzo tak klarownie. Ale jeżeli są właśnie matowo brzmiał, to nawet nie pomaga im ani equalizer, ani nic im nie pomoże. Po prostu brzmią matowo, brzmią tak jakby pusto i tak ciemno. Tak właśnie tak płasko, tak... Bardzo to można zauważyć wyraźnie w strunach basowych, bo struna basowa nowa jest po prostu, no basowa w basie, jest po prostu bardzo metaliczna, bardzo taka wręcz ostra brzmieniowo, a ona im starsza, tym bardziej jest ten dźwięk taki bum, 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 taki brakuje mu ataku, brakuje mu tego pierwszego odezwania się.
tego odezwania się struny po uderzeniu piórkiem czy palcem. Więc to myślę, że to są takie wskazówki podstawowe. Aż 10 minut wyszła lekcja, więc kurczę, sporo. Także dzięki za uwagę, do zobaczenia w następnych filmach i zalecam wszystkich do zostania patronem. Papatki.